Siema. Dzisiaj jesteśmy na Skid Row, czyli najgorszej dzielnicy, która jest podobno w całych Stanach Zjednoczonych. Teraz szacuje się, że ogólnie w całym Los Angeles jest około 80 tysięcy bezdomnych, z czego na samym Skid Row podobno połowa tego. Także jest to naprawdę bardzo duża skala. Jest wiele problemów oczywiście z bezdomnością. Nie każdy to jest osoba, która ma problemy z narkotykami, chociaż podobno aż połowa z nich jest uzależniona. Dzisiaj pokażemy Wam, jak to tutaj wygląda, jak ci ludzie mieszkają i opowiemy Wam trochę więcej, co i jak. Także zapraszam na odcinek. To się już zaczyna. I zaraz tam dojedziemy. Znaczy w sumie tu już jesteśmy na Skid Row, bo to jest duża dzielnica. Syf tutaj jest okropny, ale też chodzą ludzie i sprzątają. To jest dobre, bo tak to już w ogóle ciężko by tu mieli. I tak to tu wygląda, patrzcie. Z normalnym ludziom to po prostu nie da się tego wyobrazić, przekazać tak, jak bym chciał, nie widząc tego na żywo, tej skali tutaj całej. Problem bezdomności w Los Angeles to jest taki bardzo złożony problem i my postaramy Wam się pokazać różne aspekty. Z jednej strony, no wiadomo, jest to bardzo jakby nieprzyjemna rzecz dla miasta, zarówno wizerunkowo, jak i no tak naprawdę z każdej możliwej perspektywy to nie jest jakby dobre dla miasta, a z drugiej strony miasto daje przyzwolenie tym ludziom, żeby w ten sposób tutaj żyli, dlatego że w jakim innym mieście legalne są całe, powiedzmy, obozowiska namiotów. No, tutaj to jest po prostu na porządku dziennym, nikt z tym nic nie robi, do czego jakby jeszcze wrócimy. I dlatego tutaj też jest tak bardzo wysoki procent, tak bardzo wysoka liczba bezdomnych, bo oni po prostu tutaj też z różnych stanów nadciągają, bo tutaj sobie żyją w taki sposób. Po pierwsze, jest sprzyjająca pogoda, więc oni sobie w tych namiotach mogą żyć praktycznie cały rok. No i też właśnie to, że w ogóle mają na to przyzwolenie, że nikt ich stąd nie eksmituje. Patrzcie to. Duży problem, tak jak Wam tu mówiłem, jest właśnie problem z narkotykami, z narkomanią. Bardzo dużo tych osób jest po prostu uzależnionych. Słuchajcie, bo tutaj mamy pewną kość niezgody, bo ja wyczytałam, że miasto ogólnie bardzo nie chce, żeby był ten problem bezdomny, bo to dla nich bardzo źle wizerunkowo i w ogóle, no wiadomo, no nikt nie chce, żeby w jego mieście był taki problem. I naprawdę bardzo dużo inwestują w pomoc bezdomnym. W zeszłym roku to był ponad miliard dolarów i budują hotele, przytułki i tak dalej. Natomiast w tych miejscach są pewne zasady, które trzeba przestrzegać, a ci bezdomni tego nie są w stanie przestrzegać, tak, dlatego... Ale ja nie powiedziałem, że tak nie, że tego nie budą, tylko ja powiedziałem, gdzieś że... nikt z tym nic nie robi. Ja powiedziałem, że nic z tym nikt nie robi, bo liczby się cały czas powiększają. Z roku na rok jest coraz więcej tych ludzi. Ale to nie oznacza, że nikt z tym nic nie robi. I tego jest coraz więcej. Ale może po prostu ktoś mówi, że robi, a tak naprawdę to nie przynosi żadnych efektów. Ale przecież nie, są organizacje, które pomagają, po prostu to masz... przynoszą im jedzenie i tyle. Tak, no. Ale musisz spełnić pewne zasady, żeby się tobą zaopiekowali. Poza tym ci ludzie nie są przystosowani w ogóle do życia normalnego, bo oni są przyzwyczajeni do życia na ulicy. Ani nie wiedzą, nie wiem, jak sobie
nie wiem, ugotować pewnie, albo w ogóle, no jak ogarnąć życie takie, wiecie, po prostu mieć taką życiową rutynę. Bo to też nie jest tak, że wszyscy ci bezdomni są bezrobotni, bo są nawet tacy, którzy pracują. Tak, no ale jeśli się coś robi, a to nie przynosi efektu... To nie znaczy, że tego nie robisz. Ale robisz to słabo. Skoro to zrób prostu... lepiej. To jest ogromny problem. To jest naprawdę bardzo ciężkie. W ogóle teraz ostatnio została wybrana pani burmistrz. Zapomniałam, jak pana nazwisko. No nieważne. No. Teraz niedawno, jakieś 2 tygodnie temu została wybrana. I w mediach mówi się, że jakby wygrała głównie dlatego, że za główny cel swojej kampanii postawiła to, żeby w końcu zrobić coś z problemem bezdomnych. No i ona powiedziała właśnie, że teraz w Los Angeles jest 80 tysięcy bezdomnych, a tak naprawdę może być nawet więcej, bo tak skąd oni to mogą tak naprawdę policzyć, ile ich jest. No i większość właśnie to się znajduje tutaj. Kiedyś, jak widzieliście moje odcinki stare z Los Angeles, jak ja tutaj byłem 2 lata temu, to też naprawdę setki albo nawet i tysiące tych osób było na Venice Beach. Cała plaża, która po prostu miała być najładniejszą plażą w całym Los Angeles, którą miałem zobaczyć, wiecie, która jest przedstawiana jako bajeczne miejsce, była cała w namiotach bezdomnych, pełno ćpunów i pełno osób takie po prostu albo mocno przespanych. A tu jakie wykręty są? No bo właśnie nie wiadomo, czy wiele z tych osób na pewno ma problemy z narkotykami i przez to właśnie są tacy powykręcani, ale dużo też chorych psychicznie jest. Szacuje się, że połowa osób tak. No. A 1/3 podobno ma bardzo poważne problemy psychiczne. I nawet jak próbują pomagać tym ludziom, to wiecie, no ciężko jest pomóc po prostu komuś takiemu. Bo no to jest właśnie po prostu sposób na życie też. Popatrzcie, przed nami centrum Los Angeles. A my jeździmy właśnie cały czas po tym Skid Road i kręcimy Skid Row. I tutaj kręcimy to wszystko, co tu się dzieje. To jest... Ja nie mogę naprawdę w to uwierzyć, że takie rzeczy się dzieją w takim mieście. Ale wiecie, to jest trochę też tak, że choć teraz przejedziemy za tą ulicą, no. To jest troszeczkę też tak, że naprawdę bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo trzeba się zachować zarówno humanitarnie, czyli jak wiecie, no, z poszanowaniem i godności ludzkiej i praw ludzkich, ale ja nie rozumiem właśnie, bo to jest ciekawe, że tutaj oni mogą normalnie robić obozowiska, w sensie, że to nie jest w żaden sposób jakby zakazane no, przez miasto, popatrz, więc troszeczkę jakby... Normalnie u kogoś, ktoś tutaj mieszka, ktoś ma tutaj firmy. Słuchajcie, powiem wam tak, jakbym była bezdomna, to też wolałabym przyjechać do takiego Los Angeles, gdzie jest ciepło, gdzie mogę sobie rozłożyć swój namiot i żyć, niż w takim na przykład, nie wiem, Nowym Jorku na przykład, nie? Gdzie jest zimno, gdzie nie mogą w ten sposób, ale powiem wam, że niektórzy to wyglądają tak, że... Popatrzcie, jak tutaj na przykład wygląda ta ulica. I tu są czyjeś firmy i tak dalej. I jak ci ludzie w ogóle mają prowadzić swoje interesy i wszystko? Jak... Ale wiesz co, to chyba już jest znieczulica po jakimś czasie, że no po prostu... Już nie zwracają uwagi tak, po prostu na to, masz to że jest na taką skalę po prostu. Na co dzień to widzisz i po prostu, ale zobaczcie, normalnie szok. A niektórzy to tutaj właśnie są tak powykręcani, że... Popatrz, dzieci. Ja przed chwilą widziałem w jednym namiocie, mieli normalnie łóżeczko dziecięce, rozłożone tam krzesła w środku, no masakra no. Ciekawe w ogóle jak jakieś te organizacje humanitarne będą tu działały dzisiaj i jutro. Święta teraz są. Ciekawe, czy będą tu jakoś tym ludziom mocniej pomagać. O, teraz pan siedział normalnie, lusterko golił się. Wiecie, część z tych ludzi to są ludzie, którzy po prostu przyjechali za lepszym życiem, ale w Los Angeles, ogólnie Kalifornia jest bardzo drogim stanem, a Los Angeles jest no, chyba najdroższym w całych Stanach miejscem i po prostu ludzie szybciej tutaj powiedzmy doprowadzają się do takiego stanu ubóstwa, dlatego że bardzo drogie są mieszkania, życie jest bardzo drogie. No nie wiem, czy właśnie o tym mówiliśmy, ale tutaj też czytaliśmy, że jak ludzie tu przyjeżdżają, mają jakiś amerykański dream, nie stać, a chodzą normalnie do pracy, ale nie stać takiej osoby na przykład, żeby sobie opłacić na mieszkanie,
to też przeprowadzają się tutaj, żyją tutaj, ale normalnie pracuje, stara się normalnie żyć. No ale jednak większość tych osób, co tutaj jest, no to raczej z problemami. Ale żeby nie było, że normalni ludzie też podobno tutaj mieszkają. No ale to raczej tak, no tacy... Pewnie mały procent, ale, no, ale też się zdarzają. No. Patrzcie teraz na to. Jesteśmy w Los Angeles i tu jesteśmy na Skid Row, czyli na tej dzielnicy najgorszej, która tutaj jest. A co mamy dookoła? Od razu tutaj downtown, tu macie jakiś art district, Little Tokyo. Ta dzielnica jest okrążona wszystkimi takimi, patrzcie, to tak, jest fashion district. To jest po prostu pośrodku wszystkich takich, wiecie, bardziej fancy dzielnic. Wszystko jest tutaj. Zaraz wam pokażę, powiem w ogóle, jak się to tutaj zaczęło. Może powiemy wam tak krótko historię tego miejsca. Otóż tutaj w Skid Row kończyła się kolej kontynentalna. No i wiecie, jak to bywa w takich miejscach. Im więcej pasażerów przyjeżdżało do tego miejsca, tym większy był popyt na budowanie jakichś hoteli i tak dalej, więc osada się rozrastała. Ale w pewnym momencie doszło do tego, że zaczęło tutaj przyjeżdżać dużo takich, wiecie, typów spod ciemnej gwiazdy. I tutaj znaleźli swoje miejsce. I problem, wydaje mi się, tego miasta był taki, że oni tego nie opanowali w odpowiednim momencie. Że to już było na taką skalę później, jakby wszystko się działo, że oni już nie byli w stanie tego odkręcić. I tak zaczęli tutaj przyjeżdżać. Miasto z tym walczyło bardzo nieudolnie. No i tak się to skończyło, że teraz rzeczywiście z całych Stanów bezdomni przyjeżdżają się tutaj osiedlać. No i tak jak rozmawialiśmy, no ta walka chociaż jest, no to ona jest troszkę nieudolna. Chociaż ja nie wiem, jaki byłby, bo jakby w planie tej nowej pani burmistrz jest coś takiego, żeby zbudować hotele, żeby tych ludzi do hoteli wyeksmitować, żeby bardziej zachęcić do tego, że właśnie szli do pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to są ludzie, którzy są w 1/3 chorzy psychicznie na poważne choroby i to widać właśnie, jak się jeździ, uzależnieni od narkotyków, to czy oni będą chcieli iść do pracy tylko po to, żeby mieć dach nad głową, skoro tutaj im się żyje wygodnie? Bo myślę, że dla wielu z nich się po prostu żyje w ten sposób wygodnie. No więc, czy to nie jest taka trochę walka z wiatrakami? Okaże się, dopiero co ta pani burmistrz została wybrana, więc myślę, że w ciągu kolejnych lat się dużo na tej płaszczyźnie rozegra, bo to jest jej główny jakby cel. No i sama jestem ciekawa, czy naprawdę jest w ogóle szansa coś z tym robić, bo ci ludzie są bezdomni z wyboru w bardzo dużej mierze. Zobaczymy. No i patrzcie, kolejni ludzie chodzą, tu sprzątają cały czas. Wczoraj wieczorem tutaj jechaliśmy, to straszny syf był. Czyli to oznacza, że walka miasta jest podjęta z tym syfem. Zobaczcie, tutaj firma pracuje i pod firmą ludzie mieszkają. Jeszcze zastanawiam, bo stąd będziemy jechać, nagrywać odcinek do Hollywood, do Beverly Hills. I będziemy się, tak się zastanawiam, czy ci ludzie tam w ogóle mają świadomość tego, patrz, pokaż, jak to wszystko tutaj wygląda. I tak naprawdę to jest wszystko niedaleko od nich, bo stąd do Hollywood mamy 15 minut tylko, żeby dojechać. To jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. No i czy to w ogóle, czy oni mają tą świadomość tego wszystkiego? Bo ja myślę, że oni wiedzą, że coś takiego jest, ale może nie wiedzą, że to jest na taką skalę, bo raczej chyba tak sam z siebie ktoś tutaj, jak nie musi, to się nie zapuszcza. No, może tak być, no szczerze mówiąc, powiem wam tak, no ja w wielu różnych miejscach byłem, ale na przykład tutaj w nocy wczoraj, jak jeździliśmy samochodem, to szczerze, no nie przespacerowałbym się sam. Nie ze względu na to, nawet
jakiś strach, ale pomyślcie, no ktoś was zaatakuje, na przykład będzie chciał wam coś ukraść, może was czymś zarazić. No właśnie, bardziej, to nie chodzi o strach, że oni, nie wiem, mogą taką krzywdę zrobić, na zasadzie są niebezpieczni, tylko oni są po prostu bardzo często pod wpływem, albo właśnie są chorzy i nie jesteś w stanie przewidzieć, co taka osoba w ogóle może zrobić, nie? Patrzcie tutaj, ktoś miał interes, albo może ma, ale wydaje mi się, że miał, bo teraz tu stoją namioty po prostu. Ale wiesz, są święta, to może jeszcze dlatego... Ale te namioty są po prostu tu wszędzie. To nie jest na pewno tak, że oni sobie rozłożą. No tak, oni ich one nie zabierają. One tu stoją od długiego czasu. No. One są ochronione od deszczu, żeby nie przemakało. I też pamiętajcie, jak będziecie przylatywać do Los Angeles i będziecie sobie wynajmować jakiś hotel albo hostel, no to wiecie, Skid Row jest w samym centrum. I wam się może wydawać, że super zarezerwujecie miejsce w fajnej dzielnicy, bo super baza wypadowa w samym centrum miasta, a się może okazać, że będziecie gdzieś blisko Skid Row albo nawet na Skid Row, więc uważajcie, bo myślę, że to nie jest fajna dzielnica, żeby tutaj zostawać na noc. Tutaj widzicie właśnie jakaś chora pani na środku drogi i odwala coś. Blokuje ruch. Się nie da przejechać, zablokuje i koniec. Zostawia samochody i koniec. Jesteśmy teraz na dzielnicy obok. Przyjeździmy na Toy District. Chciałem pooglądać trochę. No, jesteśmy przy samym Skid Row, razem. Słownie. Dwie ulice wyjechaliśmy tylko w bok i jesteśmy tutaj. Powiem wam, że czuję się, jakbyśmy przyjechali do Meksyku. Że nie jesteśmy w ogóle... Wszyscy po hiszpańsku mówią. Czy w ogóle tutaj jakoś tak dziwnie czuję. No, takie inne... Inne stany trochę. W ogóle stajemy na parkingu, pisze private parking, cash only, cena 5 dolarów. Wjeżdżam na parking, zaparkowałem już, goście mówi 10, ja mówię jak 10, jak jest 5. Nie, 5 to jest tylko za 10 minut. A jak już też stać dłużej, to 10 dolarów. Ale ja widziałam tutaj takie, więc uważajcie na to, widziałam takie znaki w wielu miejscach. Można się zdziwić. O, i popatrzcie, to jest ten sposób. 5 dolarów duże, ale małym już napisane za 15 minut. Jak chcecie dłużej, to już 12 dolarów. Patrz, jak świetne graffiti. Welcome to LA. Ale czad. Właśnie po to się tu zatrzymaliśmy. Szczerze wam powiem, że w ogóle nie czuć klimatu świątecznego. Tutaj. Zobaczymy, może pani powie... No dobra, no to pierwsza pani. Ale szczerze, no może później jak pojedziemy na te lepsze dzielnice, czekajcie, no może jak pojedziemy tam gdzie jakieś te lepsze, to może tam będzie jakieś troszkę więcej choinek i wszystkiego, ale jak na razie to bardzo mało czuć ten klimat, bardzo, bardzo mało. A Wigilia jutro. I tak w ogóle święta spędzimy w samolocie. Ta dzielnica to chyba jeden wielki targ. O, chodź tylko. Łaski, street foodzik. Wszystko można kupić, co nie potrzebujecie. Wiecie, co też było dobrze powiedzieć? Jak duże to jest miasto, Los Angeles. Tutaj żyje 11 czy 12 milionów ludzi. W całej aglomeracji, tak, oczywiście. W ogóle Los Angeles to jest jakby taki zbiór 80 tam paru różnych miasteczek. No nie? Więc w całej aglomeracji około 11 milionów. I tutaj jest po prostu taka różnorodność. Tutaj co dzielnice to macie, wiecie, inne skupiska ludzi. Macie chińskie dzielnice. No tutaj mi się wydaje, że to była meksykańska, bo wszyscy byli po prostu stamtąd. Tak wyglądali przynajmniej. I w ogóle klimat był taki meksykański bardzo.
jest koreańska, jest, no wszystko po troszkę możecie znaleźć. Ja gdzieś wyczytałam, że w Los Angeles mówi się 200 językami. No. Sorry, ja po prostu powiem wam, że to co dzisiaj zobaczyliśmy, naprawdę mnie to tak wszystko poruszyło. Ja jestem naprawdę przerażona. Ja powiedziałam do Piotrka, że dla mnie Los Angeles jest tak okropnym miejscem, dlatego czekam na, wiecie, na Hollywood Beverly Hills, żeby sobie troszeczkę poprawić na razie obraz tak jest, bo po prostu Piotrek jak na razie, ale postawił od razu jej pokazał siedlisko, to najgorsze Los Angeles, czyli od razu Skid Row. No, powiem wam, że naprawdę to zamiast wziąć się najpierw do Hollywood, do Beverly Hills, no to od razu tutaj. No, także spokojnie, dzisiaj w drugiej części, w kolejnym odcinku właśnie będzie ta lepsza strona tego miasta. Ale dla mnie osobiście po tym, co widziałem parę lat temu, co widziałem teraz, to nie jest miasto, w którym bym chciał zamieszkać, na pewno. Absolutnie. Zdecydowanie nie. Ze względu może też na to, że też na pewno jest drogim miastem. To jest miastem, chyba jest najdroższym w ogóle. No, jest takim miastem, które no, nie podoba mi się, zdecydowanie. Ja jestem bardzo ciekawa, bo rozmawialiśmy też o tym, że ani ja, ani Piotrek nie znamy nikogo, kto mieszka w Los Angeles. Wiecie, znamy dużo ludzi, którzy mieszkają w Nowym Jorku, w Miami albo pod Miami, ogólnie na Florydzie, w Las Vegas, ale nie znamy nikogo, kto mieszka w Los Angeles. Więc jestem ciekawa, czy ktoś z was mieszka i jak tak, to jakie są... To dajcie znać, jak wam się tu mieszka. Bo szczerze, no naprawdę, to jest ostatnie miejsce... Ale to może mamy taki zły obraz, bo my tu przyjeżdżamy kręcić też i widzimy, może jak się mieszka, to jest lepiej. No. Także dajcie znać, jak ktoś jest z Los Angeles, dajcie znać, jak wam się tutaj mieszka. No i dwie ulice dalej, jesteśmy w downtown. I znowu inny świat. No tutaj jakby ktoś chciał sobie zrobić amerykański uśmiech. Złote zęby jak popuś. Świat się właśnie skończył. Ja mam szczęście, że tego nie widziałam. Ala właśnie tego nie widziała, a ja widziałem. Goście sobie tutaj, w środek miasta. Na krawężniku to siedzi. To była kobieta? No, chyba gościu. Czyli też to była kobieta? Albo kobieta, nie wiem. Normalnie sobie kloca postawił. Wycierał się jakby nigdy nic na środku ulicy. Ja już widziałam, tylko tak jak już nie było widać. Moje życie już nigdy by nie było takie same. Takie rzeczy już się nie da zobaczyć. Ja widziałem. W ogóle mnie to tak przytłacza tutaj, to miejsce, że... Jak można oszczędzić na jedzeniu w Stanach Zjednoczonych? Przychodzicie do... Thank you. Chińskiego takeaway'a. I dostajecie taką porcję, bierzecie jeden, no. Dostajecie taką porcję, że dwie osoby to się najemy i to fest. Totalnie. Za 10 dolców. Pyszne jest dobre, no właśnie. Pyszne. No, thank you. Dobra, kończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i czy w ogóle mieliście pojęcie o tym, że w Los Angeles może się dziać takie coś i że jest taka dzielnica w ogóle. I wydawałoby się naprawdę cywilizowanym kraju takie rzeczy. No to jest... Ja już mówiłem to parę razy, ale dla mnie to jest niepojęte. Czy takie rzeczy dzieją się w takim miejscu? No ale się dzieją, no i świat nie jest zawsze kolorowy, nie dla każdego i takie rzeczy się właśnie dzieją. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby pokazywać, wiecie, też tą drugą stronę, że... No właśnie, że świat nie jest, żeby pokazać, że ten świat nie jest kolorowy, jest czarno-biały. I właśnie to miasto, które każdy sobie uważa za niesamowicie, jakie miasto, takie cudowne. Co? A, nic. Ja muszę dodać sobie do jakiejś złej myśli. Musicie wiedzieć, że świat nie jest kolorowy, jest też czarno-biały. No bo jest. No wiem, no bo taka jest prawda. No bo taka jest prawda. Bo każdy sobie myśli, Los Angeles, wow, ale czadowo, ale Hollywood, Beverly Hills. Tak się kreują, wiesz. No, jakby, a to tak nie wygląda. Ludzie w Stanach Zjednoczonych mają coś takiego, że oni bardzo mocno, nie wiem... Lubią mówić też, że oni są z Ameryki. Tak, swój kraj i to pochodzenie w ogóle Stanów Zjednoczonych są takie super i tak dalej. I wydaje mi się, że też bardzo mocno chcą zatuszować te wszystkie takie negatywne miejsca, negatywne rzeczy, które się tutaj dzieją.
Dokładnie tak. W kolejnym odcinku pokażę wam tą drugą stronę, tą już ładniejszą, taką, którą z czym sobie każdy właśnie wyobraża to miasto. Czyli to Hollywood, to Beverly Hills i w ogóle wszystko, te pieniądze i tak dalej. To wam pokażemy i Aleje Gwiazd. Ale pieniędzy też wam nie pokażemy, bo nie, bo nie mamy. A później lecimy do Filadelfii. W Filadelfii też wam pokażemy coś okropnego, co tam się wyprawia. Pewną ulicę, o której też wiele osób miała pojęcia, ale ci, którzy śledzą YouTube'a, to wiedzą o takim czymś, co to jest Zombie Street, Philadelphia, Kensington, i wam to właśnie pokażemy. Dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, z Mikołajem w tle. No właśnie, nie świętasz te życzenia? Czekajcie. No i z tym świątecznym Mikołajem w tle, ponieważ jest, to będzie w pierwszy dzień świąt prawdopodobnie. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego, że przyszły rok był lepszy niż ten, albo był tak samo dobry. Dla nas był znakomity. I żeby kolejny był jeszcze tak samo dobry, albo jeszcze lepszy. Tego wam właśnie życzymy i żebyście byli zdrowi, bo to najważniejsze, że jak się ma zdrowie, to już resztę się ogarnie. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, pozdrawiamy. I to już praktycznie końcówka tego roku i końcówka tej podróży. Zostały jeszcze jakieś, może dwa albo trzy odcinki. I wtedy później widzimy się w przyszłym roku. Trzymajcie się. Pa.